Koniec Eldorado w branży IT. Rosną długi firm i lista zwolnień. Koniec Eldorado w polskim IT. Niższe płace i zwolnienia pracowników. IT przestaje być Eldorado dla pracowników. Liczba ofert spada, chętnych coraz więcej. Koniec Eldorado w IT. Już większość specjalistów szuka nowej pracy. Koniec Eldorado w branży IT. Informatyczna bańka zaczyna pękać. Koniec Eldorado. Takie osoby muszą się liczyć ze stratą pracy. AI czyści szeregi IT. Ódki gigant już rozpoczął zwolnienia grupowe. Koniec dotychczasów IT. Sztuczna inteligencja zaczęła zwalniać programistów. No właśnie, jak to jest z tym polskim Eldorado w IT? O tym dzisiaj pokrótce porozmawiamy, ale zanim to, jeszcze zapraszam osoby nowe na kanale do subskrypcji oraz na serwer Discord, do którego link znajduje się w opisie. Tak więc pytanie, czy Eldorado się skończyło, musimy poprzedzić pytaniem, czym w ogóle jest Eldorado w polskim IT. Jako, że nadal istnieją oferty pracy w IT, zapotrzebowanie na dobrych specjalistów jest bardzo silne, a co więcej, płace rok do roku wzrosły. Tak więc co się zmieniło? Przede wszystkim liczba ofert spadła i to nie tylko dla juniorów, ale też dla pozycji bardziej doświadczonych deweloperów jak mid Senior i to nawet widzę po moim ligninie, gdzie kiedyś w ciągu jednego dnia dostałem tyle ofert, co teraz dostaję w ciągu tygodnia. Mimo tego, że średnie pensje programistów poszły w górę, to jeżeli spojrzymy na poprzednie lata i jak wyglądała wtedy inflacja czy minimalne wynagrodzenie, albo nawet średnie ceny mieszkań w Polsce. To można odnieść wrażenie, że te podwyżki programistów nie są aż tak stosunkowo duże, jak były w poprzednich latach, jeszcze sprzed pandemii. A do tego wszystkiego dochodzą też masowe zwolnienia, które odbiły się echem również na polskim rynku IT. Tak więc teraz warto sobie zadać pytanie, jak w ogóle do tego doszło. Przez ostatnie lata na polskim rynku IT programiści byli przede wszystkim zatrudnieni przez firmy kontraktowe, które działały na zasadzie body leasingu, czyli dostawały prowizję za to, że po prostu podnajmowały swojego programistę innym firmom, często były to firmy zagraniczne. Oprócz tego mamy też software house'y, które po prostu tworzą projekty dla głównie zagranicznych klientów i zarówno software house'y jak i kontraktownie często zatrudniały programistów jakby ponad stan po to, żeby mieć ich w razie potrzeby, kiedy pojawi się nowy projekt, żeby nie musieć rekrutować dopiero wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, tylko z góry zatrudniały one więcej programistów niż aktualnie było im potrzebne. I tego typu programiści po prostu siedzieli na zwanych bęczach, czyli gdzieś tam między projektami, certyfikowali się czy doszkalali w międzyczasie i mimo tego i tak nadal były im płacone normalne wynagrodzenia. Poza kontraktowniami oraz software hasami, mamy też firmy produktowe, zagraniczne, jak przykładował Google czy Splunk, albo nawet polskie firmy produktowe, jak Inpost czy Allegro. Natomiast jest to mniejszy procent, porównując do tych programistów, którzy pracowali albo w software hasach, albo w, przez kontraktownię. I taki stan rzeczy utrzymywał się aż do pandemii, kiedy to wiemy, część biznesów upadła, część musiała wziąć kredyty, a część musiała ciąć koszty po to, aby utrzymać się i działać dalej. Tak więc pandemia spowodowała, że część projektów IT było po prostu zamykanych, albo część redukowała swoje zapotrzebowanie tylko po to, żeby biznes dalej się utrzymywał. Natomiast z drugiej strony, kilka miesięcy po rozpoczęciu pandemii mieliśmy też mały wzrost zapotrzebowania w IT, jako że po prostu część biznesów musiała się przenieść i pracować online. Tak więc wtedy nadal było spore zapotrzebowania na pracowników w IT. Ale lata lecą, a globalna gospodarka nie jest taka, jak była przed pandemią. Inwestycje w nowe innowacje spowalniają, przez co część firm IT musi zrewidować swoje zapotrzebowanie na pracowników i między innymi przez to mamy grupowe zwolnienia w dużych firmach, które wcześniej liczyły na większy popyt projektowy. Przez to wszystko, aktualnie na polskim rynku IT nadal mamy zapotrzebowanie na dobrych specjalistów, ale jest ono znacznie zredukowane, porównując aktualny czas do poprzednich lat, jeszcze nawet podczas trwania pandemii COVID. A oferty, które aktualnie są otwarte na pozycję IT, są zazwyczaj kierowane do osób, które szybko się wdrożą w projekt i zaczną dostarczać wartość z minimalnym opóźnieniem. Przez to widać, że aktualnie mam bardzo mało ofert skierowanych do juniorów, którzy nie są w prostej sytuacji, szczególnie szukając swojej pierwszej pracy. Nie jest to oczywiście niemożliwe, bo nawet na przykładzie moich kursantów, nadal raz na jakiś czas dostaje wiadomości w stylu: dziękuję za pomoc przy znalezieniu pierwszej pracy, ale tych kursantów którym udało się znaleźć pierwszą pracę w IT jest o wiele mniej niż było to kilka lat temu. I mimo tego, że sporo osób zrezygnowało z przebranżowienia do branży IT, bo słyszą głosy, że bańka pękła lub że AI ich zastąpi, to i tak nadal na stanowiska juniorskie mamy o wiele więcej kandydatów w stosunku do liczby ofert, które mieliśmy wcześniej. W przypadku osób na stanowiskach regulara lub seniora. Aktualnie możemy zauważyć lekką niepewność w kontekście zmiany pracy, ponieważ te osoby boją się, że przechodząc do nowej firmy, będą one pierwsze na liście zwolnień w przypadku cięcia kosztów lub po prostu masowych zwolnień. Takie podejście sprawia, że mniej osób zmienia pracę, przez co również liczba nowych ofert jest mniejsza, jako że nie ma potrzeby zastąpienia tego typu kandydata, który znalazł lepszą inną ofertę. Natomiast jak to jest z AI i czy AI zastąpi programistów w najbliższej przyszłości? Aktualnie AI możemy traktować jako po prostu narzędzie, które przyspiesza pracę programistów, o ile rozumieją oni wygenerowany kod przez tego typu narzędzie. I tutaj podkreślę, że AI generuje kod, czyli po prostu bazuje na tysiącach różnych repozytoriów i próbuje dostarczyć nam najlepsze potencjalne rozwiązanie, tak aby pasowało one do naszego kodu. Aktualnie najpopularniejsze narzędzia AI dla programistów to przede wszystkim ChatGPT oraz GitHub Copilot, które póki co wspierają programistów. O ile wiedzą oni, jak z tego typu narzędzi korzystać. Poza tymi narzędziami, nie tak dawno świat obiegła informacja o nowym narzędziu o nazwie Devin, które samo teoretycznie implementowało nowy kod, wdrażało go na środowisko, testowało, a następnie naprawiało błędy, jeżeli wystąpiły, i w wpętli, aż do dostarczenia gotowego rozwiązania. Natomiast jak się szybko okazało, było to tylko spreparowane demo. Oczywiście tego typu rozwiązania nie są niemożliwe do zaimplementowania, natomiast będzie potrzeba sporo czasu żeby to zrobić dobrze, ze względu na liczbę czynników, takie jak infrastruktura, bezpieczeństwo, technologia, czy nawet testowalność konkretnej aplikacji. Tak więc nie jest to raczej perspektywa najbliższych lat, a raczej dekad, ale nawet jeśli, kiedy tego typu rozwiązania będą wprowadzone w życie, to i tak ktoś je musi obsługiwać. I oczywiście tym kimś będą nadal programiści. Być może wtedy dwóch doświadczonych programistów, wspieranych tego typu narzędziem, będzie w stanie zrobić tyle, co trzech programistów bez tego typu narzędzia. Także zapotrzebowanie na programistów nadal będzie istniało. A z drugiej strony, pojawienie się AI tak naprawdę otworzyło nowe stanowiska pracy dla programistów, jako że z możliwościami AI powstało wiele nowych pomysłów na różnego rodzaju aplikacje, które wspierają szereg różnych biznesów. Podsumowując, AI nas póki co jeszcze nie zastąpi, natomiast aktualnie bańka IT w pewnym sensie pękła, jako że mamy teraz rynek pracodawcy i to kandydaci muszą w pewnym sensie ze sobą rywalizować na to samo stanowisko pracy. Tak więc kandydatom, którzy aktualnie szukają nowej pracy, pozostało uzbroić się w cierpliwość i w międzyczasie rozwijać swoje umiejętności techniczne po to, aby być lepszym, bardziej wartościowym rekrutem dla nowego potencjalnego pracodawcy.